Niedostrożny krok i czujny wzrok. Idzie Andy, patrz uważnie. Ten wesoły gość szykuje coś, co przekracza wyobraźnię. Ja jestem Andy, wszyscy mnie tu znają. I gdy mogą, to unikają. Ja jestem Andy, ktoś mnie nie zna może. Wszyscy znają go aż za dobrze. Ach, ten Andy. Gra w golfa. Muszę uważać, mam bardzo wrażliwą. Ale mogło być gorzej. To mógłbym być ja. No szybciej, ile można kosić pole golfowe? Opowiem wam o tym. To było kilka dni temu. Na wszystko brakuje nam pieniędzy. Biedne dzieci myślą, że piłka lekarska to jakiś medyczny przyrząd. Fatalnie. Mnie to mówisz? Ten dołek jest krzywy, zniosło mi piłkę. Nie, ja mówiłem o dodatkowych funduszach na szkołę. Pan burmistrz koncentruje się. Piękny strzał, Henry. Szkoda tylko, że dołek jest 2 metry w prawo. Uwaga! Był moim najlepszym pomocnikiem. A co ja teraz zrobię? Turniej burmistrzów już za parę dni. Gram z burmistrzem Simsem. Zawsze przegrywam. W tym roku muszę go pokonać. Cóż, jeśli potrzebny jest panu pomocnik, mam idealnego kandydata. Ach, no nie wiem. Nikt nie zastąpi małego Chestera. Spokojnie, ten dzieciak to maniak golfa. No dobrze, i tak nie mam wyboru. Wpadnę w tygodniu do szkoły, żeby go poznać. Nie jesteś już za stary na te dowcipy z wodą? Może, ale to jest takie zabawne. Gratuluję, Jervis. I pamiętaj, burmistrz Roth musi wygrać ten turniej. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Zaraz się tobą zajmę, Larkin. Chyba nic nie nabroiłeś. Jesteś na to za nudny. Już wiem, umyłeś dyrektorowi samochód, bo chciałeś się podlizać. Proszę bardzo, bądź złośliwy, ale skoro chcesz wiedzieć, to ci powiem. Jestem nowym pomocnikiem golfowym burmistrza. Wielkie rzeczy. Może dla ciebie nie, ale ja dzięki temu zdobędę punkty potrzebne do rozwoju mojej politycznej kariery. Jeśli on kiedyś zostanie burmistrzem East Gackle, przeprowadzę się do Chin. Jak Jervis mógł się chwalić, że będzie nosił kije za burmistrzem? Myślałem, że już nie może być bardziej nadęty. Tak, chyba musimy go sprowadzić z powrotem na ziemię. Uwaga! Przypuszczam, że mu w tym pomożesz. Nie będzie łatwo, ale ja, Andy Larkin, największy numerant świata, dam radę. Ketchup! Lepiej smakuje z hot dogami. W tym tygodniu dostanę szyty na miarę mundurek pomocnika. Będę wyglądał jak $1 000 000. Tak, cały zielony i pognieciony. Jervis, znasz się na golfie. Pokażesz mi prawidłowy zamach przy płaskiej dziewiątce? Ależ oczywiście, Danny. Najważniejsze jest utrzymanie górnej połowy ciała w jednej linii. To było doskonałe. Tak, wiem.
Żeby przygotować się do sobotniego turnieju, jeszcze raz przeczytałem samouczek pomocnika golfowego. Myślę, że to jest największe wyzwanie w moim dotychczasowym życiu. Czy to jest zdjęcie twojej pupy? To nie moja pupa. Trzymasz w swojej szafce takie zdjęcia? Tylko ci przypomnę, że zadarłeś z numerantem numer jeden. Dosyć tego! Teraz cię załatwię, Andy Larkin! Przyszedł czas mojej słodkiej zemsty, Andy. Super spędzący proszek. Właśnie przynieśli strój Jervisa. Doskonale, wreszcie przyniesiono mój strój. Jestem Jervis. Tak, proszę bardzo. Dzięki. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć minę Jervisa. No, nie wiem, czy w tym stroju nie wyglądam za grubo? Nie chcę patrzeć. Oddawaj, oddawaj to. Dosyć tego! Przestanę być taki miły! Mam nadzieję, że ten pomocnik zna się na rzeczy. O, pan dyrektor i burmistrz Roth! Andy Larkin? Moim pomocnikiem? Tak, sam pan dyrektor uznał, że będę najlepszy. Larkin! Gdzie jest Jervis? Oto uczeń, o którym panu mówiłem. Panie burmistrzu, miło pana poznać. Jest pan pewien? Nie wiem, czy się nadaje. Może to coś zakaźnego. To prawda, lepiej, żeby pan się nie zaraził. W końcu już niedługo wybory. Zamknij się! Niczym nie zarażam. Nerwowy jak na pomocnika. No, nie wiem. Panie dyrektorze, nie mogę sobie pozwolić na ryzyko przegranej. Andy będzie moim pomocnikiem i mam nadzieję, że będzie się odpowiednio zachowywał. Super! Hej, ty ze świądem, gdybyś mnie szukał, będę na polu golfowym z burmistrzem. Andy, do mojego biura! Szybko! Wzywam twoich rodziców. Andy, czy ty cokolwiek wiesz o prawdziwym golfie? Tu nie chodzi o grę dla dzieci z wiatrakami i zamkami. Wiesz o tym, prawda? Jasne, znam się na golfie. Mam nadzieję, bo burmistrz musi wygrać ten turniej. I jeszcze jedno. Wykręć choć jeden numer i wylecisz ze szkoły. Andy, obiecaj, że nie będziesz się wygłupiał. Obiecaj, albo całe następne wakacje spędzisz na farmie naszego kuzyna Elwooda. Rozumiesz? Na farmie? Dobra, obiecuję. Żadnych numerów. Żadnych numerów, tak? Nie mogę wywinąć nawet najmniejszego numeru. Już czuję, jak zwalnia mi puls. Jakoś to wytrzymam, byle z dala od farmy Elwooda. Miło cię widzieć, Sims. Ostrzegam, że tym razem mój handicap wynosi 15. 15, tak? A mój 10. Ale mam takiego pomocnika, że mogę spokojnie powiedzieć 5. Naprawdę? O, w takim razie koniecznie muszę go poznać. Ej, chłopiec ze świądem! Nie możesz go przyjąć! Jest z mojego miasta! Ależ mogę! Poza tym napisał piękny list na temat mojego planu finansowego i błagał, żebym go przyjął na pomocnika. Świetnie! Kradnij moich wyborców! Uważaj na moje piłki!
ten Sims ma lepkie ręce. O, dość tego! Zaczynajmy grę! Na polu golfowym nie masz ze mną żadnych szans. Stary, przecież my tu nie gramy. Tylko podajemy graczom kije. Rany. Niesamowite, jak ogromny zasięg mają te tytanowe kije. Faktycznie, one bardzo daleko latają. Andy, co to wszystko ma znaczyć? Nie mam pojęcia, ja nie jem masła. Ostrzegałem, żadnych numerów. A teraz wyczyść kije. Świetnie. Rusz się, Andy, ten stary traktor już długo nie pociągnie. Andy, zostaw mój ręcznik. Och, szybko, idź do sklepu i kup drugi. Możesz mi kupić trochę masła? Chyba się skończyło. Uważaj, Jervis. Podobno masło jest niezdrowe. Jervis, gdzie mój pater? Już idę, ser. Na razie, łamago. Powinien trochę popracować nad obelgami. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Spędziłem tylko 2 godziny na układaniu tych ręczników. O rany, znowu to samo. Do kitu takie życie. Jeżeli trafisz w dołek jednym uderzeniem, będziesz tylko 7 uderzeń za mną. Andy, przynieś mi Betsy. Zaczyna się robić gorąco. Oczywiście, panie burmistrzu. Masz 5 lat, czy co? Oddaj to. O, nie jest dobrze. O, złamałeś moją Betsy. O, ona przynosiła mi szczęście. Też mi talizman? Gorzej już być nie może. Idź wyczyścić chlewik. Nawet o tym nie myśl, synku. Potrzebny mi kij. O, dobra. Już nie żyjesz, synku. Proszę, burmistrzu. Jesteś kleptomanem? Chcesz ją? To sobie weź. Nie widziałem chyba gorszego kawału. Nie podoba ci się moja czapka? Dzisiaj nie doimy krów. Weterynarz zachorował, więc sami musimy je zbadać. Wspaniałe uderzenie, ser. Andy, podaj mi 6. Jeśli nie wygram tego meczu, szkoła nie dostanie funduszy. Czy to jasne, Larkin? Jak słońce. To dobrze. A teraz skocz no po nową czapkę. No dobra, Jervis. Pokażę ci, jak się wycina numery. Odsuń się! Akysz! Akysz! Spokojnie, chcę tylko nową czapkę. Dobra. Weź ją i wynoś się stąd. Do czego to służy? Można w nich przechowywać drobne przedmioty, na przykład twój mózg. A to?
To magnesy na lodówkę. Super. Wygląda na to, że handicap ci się podniósł. To wszystko wina tego Andy'ego. Co on tam robi? Burmistrz Rot na pewno wygra dzięki tym cudeńkom. A wtedy pokaże Jervisowi, kto tutaj jest królem golfa. Fujara, punkty dla Jervisa. Rachunek, proszę. Gdyby to były wybory, wygrałbym z olbrzymią przewagą. Proszę, panie burmistrzu, to powinno załatwić sprawę. Co jest? No, niezłe uderzenie. Następnym razem ustrzelisz sarenkę. Bardzo proszę, burmistrzu. Spokojnie, burmistrzu, złapię go. Cześć, Jervis. Jesteś zmęczony? Lepiej, żeby Andy nie miał z tym nic wspólnego. To nie do wiary. Prowadzę 5 punktami. Uwaga! Z tymi piłkami coś jest nie tak. Jasne, Sims. Zwalaj na piłki. Magnesy! Co tu się dzieje, Jervis? Ja oszukujecie? Tylko... Wiedziałem! Oszukujecie! To nieprawda! Słucham? Nie wiem, co tu się dzieje. Przysięgam, nic nie zrobiłem, oprócz... Oprócz czego? Do czego go zmuszałeś? Jak śmiesz! Już po tobie, Sims! Politycy w wirze dyskusji. To bardzo inspirujące. No dobrze. Czekam na wyjaśnienia. Wszystko powiem. To zrobił Andy i sam widziałem. Wiedziałem. Hej, zanim mnie uznacie za winnego, sprawdźcie plecak Jervisa. On podłożył mi masło. Jak tylko wrócimy do domu, dzwonię do Elwooda. Zaczekajcie! Skąd wiesz, co ci podłożył, skoro nie zajrzałeś do plecaka? A niech mnie! No, Andy, chyba masz konkurenta w robieniu dowcipów. Zgadzam się, te wcześniejsze numery były żałosne, ale te magnesy w piłkach to genialne zagranie. Ha! Tego nie wymyśliłem, to robota Andy'ego. Przyznaj się. To prawda, te kiepskie były jego. Hej! Cóż, w takim razie obaj poniesiecie konsekwencje. Proszę o złagodzenie Andy'emu kary, był bardzo dobrym pomocnikiem. A czy mogę liczyć na dofinansowanie? Oczywiście. W przyszłym roku każę wysłać panu czek. Wspaniale. Co? W przyszłym roku? Dlaczego w przyszłym roku? Nie sądził pan chyba, że zrobię to w tym roku. Nasz budżet został już uchwalony. Cóż, bardzo dziękuję za pomoc. O 4:00 mam ważne spotkanie. Na razie. Jervis! Andy! Najwyższy czas na karę.
Magnetyczna piłka zepsuła traktor, a więc do skoszenia pola użyjesz tego sprzętu, Jervis. Tak jest, sir. A ty, Larkin, przypilnuj, żeby Jervis dobrze wykonał robotę. Trawnik ma być idealnie równy. Tak jest, sir. No dalej, musisz się przyłożyć. To wszystko, na co cię stać? Stary, śpieszy mi się. Mam już dosyć tej mrożonej herbaty. Ruszaj się z życiem. Jak mówiłem, mogło być gorzej.